Czy to, co popularne, to, co modne, jest dobre? Jak ma się to wszystko do chrześcijaństwa? No dobrze, to może w takim razie pójdźmy krok dalej. Czy jesteśmy w stanie postawić znak równości między chrześcijaństwo a popkultura, albo popkultura i chrześcijaństwo? Czy te dwie płaszczyzny jesteśmy w stanie połączyć? O tym rozmawiać będę z gośćmi. Mira Jankowska, Mistrzowska Akademia Miłości. Dzień dobry, witam Mirę bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jest z nami także Aleksander Bańka, filozof, politolog. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Co takiego kryje się pod pojęciem popkultury? Czy przypadkiem nie jest tak, że ta popkultura była i ona zawsze będzie, bo to jest taki wyznacznik naszych czasów. Popkultura, czyli to, co popularne, to, co modne, to, po co najczęściej sięgamy, Miro? Ja bym powiedziała, że chyba lepiej byłoby zacząć od tego, czym jest w ogóle kultura. I tu myślę, że pan Aleksander będzie służył nawet definicją, ale kultura to jest coś, co jest, mogłabym powiedzieć, przeciwieństwem natury, czyli to, co wytwarza człowiek. Człowiek w swoim sposobie myślenia, działania, w swojej wrażliwości, bazując też na dokonaniach poprzednich pokoleń, biorąc pod uwagę też te potrzeby codzienne, czyli taka kultura codzienna, kultura też bycia, kultura, tu się mówi, kiedyś się mówiło, człowiek dobrze wychowany, prawda? Człowiek o wysokiej kulturze osobistej, czyli umiejący się zachować w towarzystwie, taki, który zna pewne zasady, a te zasady są po to, żeby szanować drugiego człowieka, czy tych, do których się zwracamy, wśród których żyjemy. W sąsiedztwie, w otoczeniu, w pracy, w szkole, na uniwersytecie, różnie. I to jest kultura, powiedziałabym, taka powszechna i dotycząca jednostki. Ale jest też kultura, która jest nazywana wysoką kulturą, czyli to, co człowiek przeżywa i co jest ekspresją jego umysłu, jego inteligencji, jego wrażliwości, ale też potrzeby serca, co właściwie jest pewnym rodzajem transcendowania jego, czyli przekraczania jego, stawania się kimś innym. No bo przecież jeżeli pochodzimy od Boga, a pochodzimy, można mieć różne oczywiście w tym zakresie koncepcje, to się nazywa antropologia, czyli skąd jestem, dokąd zmierzam i z czego, od kogo pochodzę. I jeżeli pochodzimy od Boga, w takim razie mamy też pewien jakby wpisany w siebie wzorzec, który człowiek przez kulturę właśnie wyraża. Czyli to, kim jestem, wyrażam w swoich działaniach, w sposobie bycia, w sposobie zachowania, ale też ubierania się. I kultura wysoka w tym przypadku to jest sztuka, czyli to wszystko, co jest wyrazem sposobu myślenia przełożonym na muzykę, na malarstwo, na rzeźbę, na słowo pisane. Dzisiaj także na te nowoczesne techniki, kiedyś się mówiło akwaforta, tak? Pierwsza technika graficzna, a dzisiaj to jest kultura też związana z grafiką komputerową na przykład, używając do tego tych nowoczesnych narzędzi. Więc tak naprawdę, bazując na tym, czym jest kultura ta w tym podstawowym rozumieniu, którą się też uprawia, kultywuje, tak jak kiedyś i nadal kultywuje się ziemię, prawda? Tak samo kultywuje się to, kim jest człowiek. Tak bym to nazwała może dosyć nieudolnie, ale trochę obrazowo. I w tym kontekście popkultura to jest to, co jest wyrazem takiej kultury popularnej, tak jak powiedziałaś, czyli kultury codziennej, kultury potocznej, w której człowiek żyjący jakby tu i teraz,
nacechowany bieżącą, jakby to nazwać, bieżącymi trendami kulturowymi, czyli w naszym przypadku modernizmem, a właściwie dzisiaj postmodernizmem, i to też warto byłoby wytłumaczyć, co to znaczy, jakby kreuje czy tworzy właśnie ten świat takiej codziennej rzeczywistości, w której się dobrze odnajduje. Tak? Niektórzy powiedzą, no to jest na przykład hip-hop dla niektórych, dla innych to będzie disco polo, dla kogoś innego będzie to jazz. Mówię tu o tych bardziej muzycznych kontekstach, ale tak naprawdę to jest pewien świat wrażliwości, który wyraża to, kim jesteśmy dziś, kim jest człowiek dzisiaj. To ja tutaj się zatrzymam i oddam głos panu Aleksandrowi. To ja może pójdę krok dalej. Panie Aleksandrze, jeżeli chodzi właśnie o taką popkulturę, bo my zaczęliśmy od wysokiego C, o określenie, Mira określiła to, czym w ogóle jest kultura, ale bywa i tak, że ta popkultura łamie wszelkie możliwe zasady tej kultury właśnie. No dobrze, to co to jest ta kultura, a co to jest ta popkultura? Tak, to znaczy kultura to jest pewien całokształt wytworu ludzkiego ducha, prawda? Czyli jeżeli spojrzymy sobie na to, co może człowiek jak gdyby emanować, czym może człowiek emanować z siebie, prawda? Czyli na poziomie intelektualnym, na poziomie emocjonalnym, na poziomie jego wrażliwości, wyobrażeniowości, no to mamy całe spektrum rozmaitych takich kulturowych wytworów. Od właśnie literatury, poprzez sztukę, przez muzykę, rzeźbę. To wszystko jest jakąś formą wytworu ludzkiego ducha i oczywiście są różne takie pomysły, czy kultura jest pierwsza, powiedzmy, a religia czy doświadczenie duchowe jest tego produktem, czy bardziej to właśnie kultura jest efektem doświadczenia duchowego. Właściwie to jest taki trochę spór o to, co jest pierwsze, jajko czy kura, prawda? Ale generalnie, kiedy poruszamy się w sferze ludzkich wytworów, to poruszamy się w sferze kultury. I teraz kłopot jest taki, że ta kultura ma warstwy, prawda? Czyli ma pewne swoje poziomy. Takie, które są, niektóre z nich są dostępne, powiedzmy to, dla takiej specyficznej wrażliwości, czy zrozumiałe dla specyficznej wrażliwości, czy dla ludzi o jakimś takim, powiedzielibyśmy, szczególnym przygotowaniu, to mówimy o tej kulturze wysokiej. Jest też kultura, powiedziałbym, taka powszechna, która łączy się z takim normalnym, zwykłym, potocznym, prozaicznym sposobem funkcjonowania człowieka i jest cały szereg wytworów, które mają nam to funkcjonowanie ułatwić, usprawnić, umożliwić. A więc poruszamy się w takich, można powiedzieć, na takim poziomie wytworów pop, czyli popularnych, powszechnych, dostępnych, które są w jakimś zasięgu naszej ręki. I teraz człowiek za pomocą tych wytworów ułatwia sobie swój sposób bycia w świecie, swoje funkcjonowanie, swoje działanie. Bywa tak, że te produkty tej tak zwanej kultury popularnej, czy niskiej, czy powszechnej, one niejednokrotnie stają w konflikcie z tą taką, powiedziałbyśmy, kulturą wysoką, która jest nosicielem jakiegoś kodu takiego kulturowego, jakichś takich wyższych wartości, prawda? Ten konflikt, on się w kulturze cały czas przejawia, my go obserwujemy na rozmaite sposoby, a więc meloman, powiedziałbym zwolennik opery, będzie patrzał krzywym okiem na miłośnika disco polo, z kolei miłośnik disco polo czy muzyki takiej właśnie łatwej, lekkiej, przyjemnej, będzie patrzał ze zdziwieniem na, nie wiem, artystę, czy abstrakcjonistę, czy zwolennika, nie wiem, opery, teatru, prawda, takich trendów kulturowych czy przejawów kultury, które uważamy dzisiaj za wysokie, prawda? Ten konflikt kulturowy gdzieś jest i chrześcijaństwo musi się w niego jakoś wpisać, czyli trochę balansuje, czy zawsze balansuje między tym, co powszechne, dostępne, potocznie każdemu człowiekowi i jednocześnie samo tworzy i uczestniczy w tej kulturze wysokiej, więc jesteśmy dokładnie rozpięci między takimi biegunami, w których się musimy odnaleźć. I myślę sobie trochę, że ten spór tego, co niskie i wysokie, tego, co powszechne, potoczne, tego, co pop właśnie, a tego, co szczególnie wysublimowane i wzniosłe, także jakoś w chrześcijaństwie, w sposobie bycia chrześcijan się odzwierciedla. A na pewno odzwierciedla się w rozmaitych sporach kulturowych szerzej niż tylko w chrześcijaństwie obserwowalnych, z którymi mamy kontakt i z którymi mamy do czynienia. Za każdym razem, kiedy właśnie dochodzi do takiego balansu, to mam wrażenie, że no ta granica jest na tyle cienka,
że ten ruch w jedną bądź w drugą stronę bywa niezwykle niebezpieczny i później niekoniecznie chcemy ponieść konsekwencje właśnie takiego balansowania i takiego ruchu w prawo, w lewo. Ale dopytam właśnie o na przykładzie muzyki, bo wydaje mi się, że tutaj łatwo nam będzie dyskutować wtedy, kiedy weźmiemy sobie na warsztat muzykę. Jeśli chodzi o muzykę taką niezwykle wyrafinowaną, chociażby operę, to czy tej kultury wyższej można się nauczyć? Czy to jest tak, że jednak z mlekiem matki otrzymujemy taki dar, jakim jest rozumienie tej wyższej kultury? Bo kultura to jest taka kultura dla wszystkich, choć nie każdy z niej korzysta, ale czy mamy w sobie taką umiejętność sięgania po to, co, nazwę to jednak tak bardzo wprost, po to, co trudniejsze? Czy nam się chce, czy jednak jesteśmy z natury leniuchami, Miro? To znaczy, ja uważam, że to się zaczyna już w dzieciństwie. Jeżeli dziecko do wieku kilkunastu lat, pierwszych kilkunastu lat, jego umysł działa w systemie fal alfa. To znaczy dzieciak wchłania wszystko. Jego umysłowość jest podatna na wszystko. Dlatego szybko się uczy czytać. Jak ma na przykład braci sprzyjające otoczenie, to szybciutko wchłania literki, liczy. Poza tym uczą się dzieci szybko pływać, jeździć na rowerze, na wrotkach, grać w różne gry indywidualne czy zespołowe. Języków się szybko uczą, po prostu wchłaniają to jak gąbka. Potem wchodzimy, znaczy umysł wchodzi w taki system fal delta, czyli musi wysilić się, żeby nauczyć się czegoś. I my tego jako dorośli też dostrzegamy to, kiedy na przykład musimy uczyć się języka i dorosłemu człowiekowi no nie wypada przecież nie umieć, zawsze się powinno umieć, co jest oczywiście nieprawdą. I chodzi o to, że jeżeli dziecko i młodego człowieka zacznie się przygotowywać do percepowania tej kultury wysokiej, to znaczy on ma możliwość kształtowania swojej osobowości wśród ludzi, którzy też rozmawiają o tym, fascynują się tym, uprawiają sztukę, czyli muzykę, albo rzeźbę, malarstwo, albo idą na wystawę, czy do filharmonii, to wtedy dziecko w sposób naturalny to wchłania. Jeżeli nie ma takiej możliwości, trudno jest zaszczepić w nim tego bakcyla no właśnie sztuki wyższej. Po prostu się nie rozumie, chociaż myślę, że jak obserwuję i siebie samą, ale też no ludzi, których mam dookoła i młodych i starszych, to widzę, że i w młodych i w dojrzałych osobach jest chęć do tego, żeby jednak rozwinąć w sobie umiejętność na przykład czytania malarstwa. Mam takiego przyjaciela, który jest artystą plastykiem, też wykładowcą akademickim. Człowiek o wiedzy erudycyjnej i rozmowa z nim, chociaż to jest normalna rozmowa jak z osobą spotkaną w przedziale, na przykład w pociągu, jeśli to jest ciekawa osoba oczywiście, jest fascynująca. Po prostu człowiek chłonie wiedzę jego sposób myślenia, jego sposób obrazowania słowem tego, co widzi, co przeżywa. Mówimy o zwykłych, codziennych rzeczach, odnosząc się tu i ówdzie do tego, co przeżywamy w tym świecie tu i teraz. I przyznam szczerze, że to jest dla mnie coś niebywale fascynującego. Ja przy nim się uczę. Wiem, że moja wiedza na temat sztuk pięknych ogromnie się pogłębiła dzięki niemu. Więc zauważam też i myślę, że wielu ludzi odbierze to podobnie, że jeżeli mamy do czynienia z kimś, kto jest ciekawy, kto umie dobrze mówić, kto sam jest zafascynowany sztuką czy właśnie tymi obszarami artystycznymi, czy w ogóle kulturą,
to wciągnie w to drugiego człowieka. No chyba, że rzeczywiście komuś kompletnie na tym nie zależy, jest abnegatem i nie będzie zainteresowany. Ale wydaje mi się, że jeżeli ma się obok siebie takiego szalonego fascynata, to jest automatyczne. Wiem też, że jego studenci, którzy niekoniecznie gustują w sztuce klasycznej, raczej wręcz przeciwnie, myślę, że jak ta rozmowa się dalej potoczy, to i powiemy o tych obrazach, które dzisiaj są nam podawane jako sztuka, czy jako przejaw piękna, czyli brzydotę, że oni bardziej gustują właśnie w tym dzisiejszym modelu traktowania sztuki. I w rozmowie z nim, bo to jest niebywale też dowcipny człowiek i niezwykle inteligentny, mają okazję z ciekawością poznawać coś, do czego sami by się nie wciągnęli, bo jest to dla nich kojarzone z czymś przestarzałym, z czymś, co jest naznaczone jakimś piętnem starego świata. A on ukazuje im pewną perspektywę, pokazuje też pewną logikę historii sztuki i robi to tak właściwie mimochodem. I oni są po prostu jedną gołyszkami. Podając ten przykład, chcę powiedzieć, że popkulturę można wchłonąć dosyć łatwo, bo jest łatwa, jest prosta, jest często też narzucająca się, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, przez komunikatory różne, przez internet, już nie wspomnę o telewizji, także o radiu. Natomiast, żeby doświadczyć walorów tej sztuki wyższej, właśnie walorów, czyli wartości, trzeba mieć nauczyciela do tego, mentora, przewodnika, jakiegoś guru. No i daj Boże, żebyśmy mogli na niego trafić. O, daj Boże, bo to można taką pasję do sztuki, do tej kultury wyższej można zaszczepić nie tylko w domu, ale także w szkole. Ale mam wrażenie też, nie wiem Panie Profesorze, czy zgodzi się Pan ze mną, że jeżeli nie spotykamy na swojej drodze, no nie mamy tyle szczęścia, żeby spotkać kogoś, kto nas zarazi chęcią sięgnięcia po to, co wyżej, to nasza ignorancja i to, że zatrzymujemy się na pewnym poziomie, nie chcemy się dalej rozwijać, to jest jakiś rodzaj buntu i mówimy po prostu nie, bo nie, nie mając innych argumentów, że to zatrzymanie się i tutaj no, posłużę się tym pojęciem, zatrzymanie się na tej popkulturze bywa niezwykle wygodne, ponieważ nie oczekuje po pierwsze niczego w zamian i jest po prostu, tak jak wspomniała Mira, no, lekkie, łatwe i przyjemne. Tak to jest z popkulturą, że ma taki zwodniczy urok, to znaczy łatwiej jest dać i zwabić w takie właśnie obszary trochę intelektualnego, duchowego i albo szerzej mówiąc kulturowego lenistwa, dlatego że faktycznie popkultura ona działa na takich często niższych emocjach, co nie znaczy złych, po prostu one są częścią naszego takiego, powiedziałbym, uczuciowego wyposażenia, naszej struktury, naszego człowieczeństwa, więc one również mają jakieś swoje prawa i czasami tylko to jest kwestia odpowiedniego, czy złapania odpowiedniej harmonii między tym, co w nas, także niższe i wyższe. Pamiętajmy też o tym, że to z tą kulturą w ogóle to jest taka przewrotna trochę sprawa, dlatego że to, co dzisiaj uważamy za kulturę wysoką, kiedyś było po części przynajmniej popkulturą, czyli jeżeli spojrzymy na przykład na grecką tragedię, prawda, na czasy greckie, no to teatr był takim klasycznym sposobem przekazu pewnych treści, tak jak dzisiaj dla nas kino czy nawet telewizja, a więc Grecy, Ateńczycy chodzili do teatru, oglądali tragedię grecką, przeżywali jakiś swoje katarzys, czyli można powiedzieć byli w relacji do teatru, tak jak my, do jakiejś powiedzmy popularnej hollywoodzkiej produkcji, prawda? Więc to jest trochę tak, że jesteśmy również wpisani w pewną taką dziejową konieczność, która sprawia, że to, co kiedyś wysokie, często staje się niskie czy powszechnie dostępne. Zmieniają się też kanony tej kultury, dlatego że zobaczmy na przykład Europę lat 20., 30., 40., 50., gdzie wielu takich myślicieli topowych, powiedzielibyśmy, tworzących ówczesny taki filozoficzny i kulturowy i w ogóle intelektualną przestrzeń Europy, zarówno w wymiarze pozytywnym,
dla nas, dla chrześcijan, jak i negatywnym, myślę na przykład o egzystencjalizmie ateistycznym we Francji, to są tacy myśliciele typu Camus, typu Sartre, na przykład, których językiem wyrazu była nie tylko twarda literatura filozoficzna, tak jak w wypadku Sartre na przykład, ale to były sztuki, to był teatr, to były eseje, to było radio, to były kawiarnie, tak, w których unosił się powiedzmy papierosowy dym, w którym chodzili panowie w czarnych golfach i w ciemnych okularach, i w których snuł się jazz, prawda? Więc to pewne trendy kulturowe się zmieniają i to, co my uznajemy powiedzmy za kulturowo niskie czy wysokie, to jest też pewna konwencja, w której się mieścimy. Więc to ma taki optymistyczny wydźwięk też dla nas, że nie jesteśmy do końca na szczęście w stanie tak zupełnie zabetonować się w tym, co niskie albo w tym, co wysokie, tylko myślę, że musimy, czy jak gdyby dobrze byłoby, gdybyśmy mieli pewną taką też otwartość na rozmaite wymiary kulturowe, żeby się nie zawężać tylko do tego, co w naszym przekonaniu jest wysokie, bo to też trochę skutkuje takim, powiedziałbym, snobizmem intelektualnym albo kulturowym właśnie i jakąś alienacją. Dlatego czasami warto też spojrzeć, powiedziałbym, przychylniej na to, co w kulturze dzisiaj uznajemy za niskie, na przykład, że ja mimo wszystko wierzę w człowieka i wierzę w to, że człowiek ma w sobie takie pokłady wrażliwości, które uruchamiają się często w taki wyjątkowy sposób, szczególnie pod wpływem tego, co jest jakoś wartościowe, co jest nacechowane tym głębszym pięknem, z czego bardziej emanuje prawda, czy właśnie dobro jako takie fundamentalne, powiedzielibyśmy, wartości, czy transcendentalia, prawda? Dlatego myślę sobie, że owszem, jest łatwo nam się w tej popkulturze zabetonować, w niej schować i w niej pozostawać, ale mam mimo wszystko nadzieję, że jest w człowieku taki pokład głębi, to co jest rzeczywiście z takim wymiarem pewnego wołania z ducha płynącego, które otwiera na to, co wyższe. Myślę sobie, że w ogóle doświadczenie wiary czy chrześcijaństwa jako taka przestrzeń pewnego pomostu jest tutaj dużą szansą dla nas, żebyśmy też potrafili spotkać w sobie to, co właśnie jest z tego wymiaru pop, tego niższego i może czasami mniej przez nas docenianego, a jednak powszechnego, prawda? I jednocześnie to, co wysokie, to, co wymaga jakiejś szczególnej wrażliwości ducha. Myślę sobie też, że jest jeszcze jeden taki optymistyczny punkt w tym wszystkim, to znaczy to, że my się jednak też kultury wysokiej możemy uczyć. I dzisiaj paradoksalnie popkultura powoduje, że dostępność informacji, globalizacja, powszechność w wymianie takich, powiedzmy, trendów rozmaitych poprzez media społecznościowe, to wszystko sprawia, że te elementy wysokie wpadają czasami w tą sieć taką popkulturową i przez to człowiek niejednokrotnie może zderzyć się z tym, co bardziej wartościowe. W sieci, w mediach społecznościowych krążą zupełnie, można powiedzieć, prymitywne i takie nawet odrażające filmiki. One się mieszają niejednokrotnie z fragmentami, powiedziałbym, takich kultowych od strony intelektualnych produkcji, czy fragmentów wartościowych filmów, czy grafik, czy malarstwa, czy jakichś przejawów sztuki, które też w tą sieć wpadają. Więc ja myślę, że dzisiejsza sytuacja kulturowa jest taka, że my się z rozmaitymi takimi doświadczeniami możemy zderzać na rozmaitych poziomach i ja wierzę, że wiele z tych elementów z kultury wysokiej, kiedy wpada w sieć tego, powiedzmy, co niskie, jednak się obroni i jest w stanie przynęcić ludzkie serce do tego, co wyższe, co bardziej wartościowe. Panie profesorze, nie jestem aż taką optymistką, ale pozwolę sobie być w tej dyskusji takim adwokatem diabła. Złapałam się za głowę wtedy, kiedy pan profesor wspominał o tym, że no właśnie, starożytni Grecy, no, dla nich też to, co cieszyło ich oko, było popkulturą. No, dla nas jest teraz ogromną sztuką i myślę sobie, jakie będzie społeczeństwo za 300, 400 lat. Czy przypadkiem nie sięgną po to, co dla nas jest teraz niezwykle popularne i przestaną się rozwijać? Ale to tylko taka myśl pesymistyczna. Jest to ryzyko.
Jest takie ryzyko, owszem. A z drugiej strony myślę sobie też, i tutaj bardzo, bardzo chciałabym ten temat kontynuować. Pan profesor wspomniał o tym, że popkultura bazuje jednak w znacznej mierze na emocjach. Mam wrażenie, że ta kultura wysoka to nie są emocje, a konkretne argumenty. I co za tym idzie? I tutaj też posłużę się, a może tym razem nie muzyką, a tańcem. Znakomici tancerze tańca współczesnego twierdzą, że aby wykonywać ten rodzaj, tę sztukę tańca, należy znać podstawy baletu. No, czyli właśnie sięgamy po tę sztukę, po tę kulturę wyższą. Co za tym idzie? No dobrze, znowu powrócę do muzyków. Ci, którzy nawet wykonują tę muzykę popularną, muzykę pop, ci najwięksi, ci najbardziej znani muzycy, najbardziej cenieni, mam nadzieję, też twierdzą, że aby móc dobrze wykonywać dany gatunek muzyczny, trzeba się naprawdę dobrze znać na muzyce klasycznej i czerpać z tego źródła, z tej muzyki klasycznej, więc kto wie, może jest jakaś nadzieja. Panie profesorze, czy kontynuowałby pan właśnie tę myśl? Popkultura to emocje, a kultura wyższa to argument w dyskusji? Ja myślę, że tak. To znaczy, ja bym nawet powiem bardziej przewrotnie. Grecy, bo gdzieś tak do nich skręciliśmy na chwilę, mieli nawet taki sposób myślenia, że muzyka to jest de facto matematyka, bo i muzykiem jest nie ten, kto potrafi odtwarzać, odgrywać, prawda, melodię, a ten, kto rozumie, jak się kryje muzyka w strukturze wszechświata. Pitagorejczycy mieli taki pomysł, kiedy czytali w ogóle kulturę, sztukę, literaturę i muzykę, głównie chodziło o muzykę i rzeźbę, mówili o tym, że wszystko, co rzeźbiarz wydobywa z kamienia, de facto jest w nim już ukryte, trzeba go umieć odsłonić. Tak samo jak muzyka, to nie jest to coś tworzone na bieżąco, ale coś, co jest wydobywane z serca wszechświata, po prostu umiejętność czytania zapisu. Zapisu notowego, który de facto jest zapisem matematycznym, jest proporcją, prawda? Więc proszę zobaczyć, w jakie obszary wchodzimy, kiedy mówimy o rozumieniu kultury. Dlatego ja się zgodzę z tym, że rozumienie, że przeżywanie kultury wyższej jest pewnego rodzaju wglądem, tak? Pewnego rodzaju rozumieniem czegoś wyższego, albo też jakąś formą otwierania się na takie doświadczenia, które w sferze naszych emocji zasadzają się na tych takich, powiedzielibyśmy, wyższych odczuciach płynących z ducha. Jakkolwiek by to było można nie osadzić w człowieku, to jednak i mistycy, i święci mówili o tym, że nasza głębia duszy ma zdolność do przeżywania czegoś, co jest na takim bardzo głębokim poziomie jednocześnie doznawaniem i widzeniem, i pewnym oglądem intelektualnym, i intuicją zasadzającą się na takich wyższych emocjach. To jest dla nas w ogóle nie do zobrazowania. Wchodzimy w obszar tego, co chrześcijańskie mistyki, Jan od Krzyża, inni wielcy święci, opisują w doświadczeniach mistycznych. Ale myślę sobie, że sztuka ma coś takiego, ta wysoka sztuka, takiego pewnej zdolności zaglądania w te obszary. Dlatego ona jest tak trudna, wymaga pewnego przygotowania i dlatego być może jest nam tak trudno się z nią po prostu zaprzyjaźnić. Z drugiej strony to, co popkulturowe, to też sięga do sfery naszej konstrukcji, ale bazuje na tych takich niższych, prawda, przeżyciach, czyli proste rytmy, prosta melodia, proste doświadczenia emocjonalne. One są jakoś w nas łatwiejsze, bardziej dostępne, to są bodźce silniejsze, prawda? Te, które zasadzają się na tym, co, ja nie chcę użyć tego słowa prymitywne, żeby nie obrazić kogoś, ale coś, co bardziej pierwotne, bardziej instynktowne. Nie? Do tej sfery się odwołują te takie warstwy, powiedzielibyśmy, pop. Z tym, że myślę sobie, że zarówno twórcom kultury, jak i tym, którzy ją interpretują, jak i nam przede wszystkim, powinno zależeć, żeby tego w człowieku za bardzo nie rozwarstwiać. Nie? To znaczy, myślę sobie, że spójni w przeżywaniu kultury będziemy wtedy, jeżeli będziemy w sobie ją mieli w harmonii. Oczywiście ja nie byłbym w stanie słuchać jednocześnie, znaczy nie jestem zwolennikiem pewnych typów, powiedziałbym, na przykład muzyki tej zaliczanej do tak zwanej niższej czy popkulturowej, nie jestem tego w stanie słuchać, ale przynajmniej moja próba zharmonizowania tego polega na tym, że staram się z życzliwością patrzeć na tych, którzy to słuchają, prawda? Dlatego, że jednak rozumiem, że te wrażliwości mogą się w nas różnie układać czy ustawiać. Natomiast myślę sobie, że mimo wszystko takim
działaniem na rzecz jakby kultury czy budowanie wrażliwości jest jednak pewna próba zobaczenia, że w człowieku są i takie warstwy. No i teraz chodzi tylko o to, żebyśmy się dobrze potrafili w tym odnaleźć i żeby ten języczek uwagi, nie bagatelizując czy zaniedbując tego, co mimo wszystko do sfery pop, nie zaniedbując, ponieważ my musimy się z tą sferą jakoś przynajmniej pojednać, dlatego że w niej mimo wszystko będzie musiał, czy w niej się przejawia bardzo ważny i szeroki przekaz, prawda? No my musimy się nauczyć przekazywać pewne treści w tej sferze, że jeżeli chcemy być dla świata komunikowalni dzisiaj. Ale z drugiej strony, nie zaniedbując więc tej sfery, warto mimo wszystko, żeby jednak ten języczek uwagi przechylał się w nas trochę bardziej w stronę tego, co wyższe. To będzie z pożytkiem i doczesnym, i wiecznym dla nas, myślę. No właśnie, mówimy tutaj o tym balansie, który jest niezwykły. Może nie tyle już teraz trochę samo sobie życzę, nie tyle niezwykle niebezpieczny, co taki wymagający od nas uwagi i zaangażowania. Miro, jak myślisz, kto sięga po popkulturę? Czy przypadkiem nie jest tak, że ludzie o bardzo wysokiej wrażliwości jednak będą chcieli sięgać nieco wyżej? Ja, jeśli pozwolicie Państwo, odniosę się jeszcze do wcześniejszej kwestii. Powiedziałaś o tym, że trochę pesymistycznie patrząc, kultura obecna zmierza jednak w stronę niebezpieczną, tak to nazwę, i że nie wiadomo jak to będzie, no rzeczywiście nikt nie wie jak to będzie. Natomiast są też ludzie kultury, którzy próbowali to zobrazować i jest... Chyba także w internecie można znaleźć film fabularny, który bodajże nazywa się Idiokracja. Mogę tutaj trochę podać mylny tytuł, ale gdzieś w tych obszarach, Idiokracja. I który, ja nie oglądałam go w całości, tylko widziałam fragment, słyszałam tylko o nim. Człowiek zostaje zahibernowany bodajże na własne życzenie, czy przez przypadek, już nieważne, i budzi się po 50 latach. W rzeczywistości, której w sumie nie rozpoznaje, ponieważ ludzie wokół zachowują się jak poprzednicy człowieka według Darwina, tak? Czyli małpy. Nie będę tu prezentowała, w jaki sposób się małpy ze sobą komunikują. Państwo wiedzą, byliśmy w zoo, albo niektórzy mieli też ten przywilej, że widzieli je na żywo. Czasami teraz zachowują się lepiej niż ludzie, ale to jest, oczywiście mówię o skrajnościach. Niemniej można sobie pewne rzeczy wyobrazić, tak? I też jeśli patrzymy na rzeczywistość, w jakiej przychodzi nam żyć, to trudno powiedzieć, żeby ta kultura popularna zmierzała w jakąś bezpieczną, dobrą stronę, że jednak ona, bo to jest pytanie, o której kulturze popularnej mówimy, prawda, czy tej kulturze, którą teraz mamy na ulicach, czy raczej antykulturze, czy też o po prostu popularnym tworzeniu muzyki, malarstwa, teatru też, czy tańca, czy o tańcu. No więc zależy, o czym rozmawiamy, bo jeżeli mówimy o tej kulturze, a ja to mam na myśli, która jest prezentowana na ulicach, to nie wróży to nic dobrego, jak również mieszanie pewnych kultur, czy wręcz cywilizacji, które nie są zainteresowane, zwłaszcza jedna z nich nie jest zainteresowana tym, żeby poznawać inną i jakoś się inkulturować, tak bym to nazwała, czyli przesycać pewnymi wartościami, no bo tam nie ma wartości, tylko są antywartości często. I myślę sobie, że to też warto rozróżnić, żeby, no bo jeżeli nie zdefiniujemy, o czym my rozmawiamy tak naprawdę, no to ktoś myśli, że mówi o kulturze takiej właśnie, która jest bezpieczna, jest wyrazem ostatecznie chęci ekspresji człowieka w stronę dobra i piękna, a ktoś inny będzie mówił o czymś, co jest zaprzeczeniem tego. Co widzimy właśnie w dzisiejszych czasach i to w ostatnich miesiącach czy latach dosyć intensywnie i powiedziałabym nawet agresywnie. W związku z tym pytanie teraz, wracam do Twojego pytania, Kasiu, kto sięga po popkulturę? No myślę, że każdy z nas w pewnym sensie może po nią sięgać, dlatego że jeżeli za
coś, powiedzmy, ja jestem fanką Rancha, serialu Rancho. Ktoś powie, nie oglądam, bo to jest rzecz nie dla mnie, nie interesuje mnie to. Dla mnie jest to, choć w świetny, prosty sposób zrobiony, pozornie prosty, to jest wielka sztuka, zrobić tak prosto, że to się wydaje, że jest proste, a za tym stoi, powiedziałabym, katorżnicza praca artystów, którzy zrobili coś, co jest, jakby to nazwać, połączeniem moralitetu z komedią i to jeszcze z takim zaproszeniem do przeanalizowania swojego życia, czy tego, co nas dzisiaj frapuje, czym żyjemy. Jest to ukazane w takim świecie wsi, współczesnej polskiej wsi. Dosyć, powiedzmy, że kiedyś zabitej dechami, a z czasem coraz bardziej cywilizowanej, tak? Tej będącej we współczesnej Europie, bardziej w Unii Europejskiej, bo w Europie zawsze byliśmy i jesteśmy. I stanowimy jej część bardzo znaczącą. Więc myślę sobie, że to też ja jako zwolenniczka tego typu przekazu, który jest pełen właśnie miłości i wbrew pozorom jest tam mnóstwo niesłychanie istotnych wartości typu uczciwość, solidarność, gotowość do zmiany przekonań, które są przestarzałe i już całkowicie nieadekwatne do sytuacji, w jakiej się społeczność czy człowiek znajduje. Miłość, przyjaźń, lojalność wobec siebie. Mówię tu o panach z ławeczki chociażby, którzy ratują swojego kolegę, którego żona miałaby jechać do biskupa, być tam kucharką, a nie na plebanii lokalnej. I idą do jego żony, prosząc ją, żeby nie podejmowała tej pracy w Lublinie. Więc jest wiele takich wartości, plus fantastyczny humor, słowny, też świetne role, które są pełne prawdy, a jednocześnie widać, że to jest pewna ikona postaci. Każda z tych ról to jest dzisiaj ikona. To jest kultowy serial. I jeżeli ktoś na przykład nie oglądał tego i gdzieś widział tylko zajawki, albo ono po prostu mu się nie podoba, ma prawo do tego, rzecz jasna, no to się tutaj nie porozumiemy, prawda? Dla mnie jest to rzecz, przy której ja odpoczywam, a jednocześnie też się uczę, bo widzę w tym mnóstwo wartości, które są dla mnie ważne. I myślę, że zawsze były ważne. Więc ja powiedziałbym w ten sposób, że faktycznie takie myślenie, taki prosty podział, skomplikowane, proste, on jest, może nas faktycznie złapać w pułapkę, dlatego że proszę zobaczyć, że takie perły tego, co dziś traktujemy jako właśnie te elementy kultury wysokiej, na przykład taki, powiedziałbym, śpiew monoformiczny, prawda, chorał gregoriański na przykład, to jest bardzo prosty, wręcz minimalistyczny przekaz, prawda? A jednak zawiera w sobie taki niesamowity ładunek pewnej głębi. Zresztą w ogóle, jeżeli mówimy o tej muzyce, takiej muzyce powiedzielibyśmy, która sięga do korzeni albo, nie wiem, trzeciego, czwartego, piątego wieku chrześcijaństwa, gdzie się tworzyły pewne podstawy takiej właśnie muzyki. I dzisiaj, kiedy spotykamy się na przykład z wykonawcami czy z zespołami, które rekonstruują te stare zapisy nutowe po to, żeby je odtwarzać,
no, dla mnie jest to szalenie taki poziom nasycające i to, co bardzo porusza, to jest właśnie ogromna prostota w tym. Zresztą od razu powiedzmy sobie też szczerze, Bóg jest doskonale prosty z perspektywy tradycji chrześcijańskiej. Bóg jest dlatego doskonały, że jest w nim maksymalnie, znaczy w ogóle nie ma w nim złożeń, prawda? Jest czystym, doskonałym istnieniem, jest pełnią prostoty i przez to jakby pełnią doskonałości też, więc im coś prostsze, tym doskonalsze, prawda? Wielu matematyków, wracam do nich też jakoś dzisiaj, jest jednocześnie estetami, tak? I zwolennikami, potrafią zachwytać prostym wzorem. Im bardziej złożony wzór matematyczny, tym mniej im się podoba, tak? Dlaczego? Bo to właśnie nie jest prosty. Więc można powiedzieć tak, z tą prostotą ona jest taka troszkę przewrotna. I to nie jest do końca tak, że to, co wysokie w sensie kulturowym, to skomplikowane. Niektórzy by pewnie woleli użyć takiego podziału na proste i prostackie, ale on może być obraźliwy, więc ja bym od niego odszedł, jakoś tym podziałem się specjalnie nie zajmował. Natomiast myślę sobie tak, że prostota tej popkultury polega na tym, że ona się odwołuje do prostszego rodzaju emocji. Prawda? Do takich emocji, powiedziałbym, z dolnej półki, do tych mniej skomplikowanych, mniej wymagających pewnej głębokiej wglądowości. Ale znowu, jeżeli damy się zwabić w taką pułapkę myślenia, że w takim razie to, co właśnie prostsze, czy bardziej bazowe, czy podstawowe, nawet takie instynktowne w nas trochę, jest niedobre do odrzucenia, a to, co wysokie, oscylujące w tych obszarach, powiedzmy, ducha, intelektu, to jest ładne, no to jesteśmy w sercu takiego niechrześcijańskiego dualizmu, czyli w takim myśleniu właśnie trochę proweniencji greckiej, gdzie człowiek to była dusza, a ciało i ta sfera, powiedzielibyśmy, namiętnościowa, to była sfera do odrzucenia. Jaka była tego konsekwencja? No, że Platon wygnał ze swojego państwa wszystkich poetów, prawda? Czy chciał ich wygnać, ponieważ uważał, że jedyna poezja, która się nadaje, prawda, do w ogóle jakiegoś takiego budowania ducha, to jest ta poezja zagrzewająca do boju. No, ja nie chciałbym, żebyśmy na taką kulturę trafili, prawda? A z drugiej strony można powiedzieć tak, no Platon jednak trudno mu odebrać wglądu w te najwyższe obszary, prawda? To człowiek, który przebywał w świecie idei. Więc ja myślę sobie, że musimy złapać dobry balans, to znaczy ja jestem bardzo zwolennikiem tego, żeby zarażać tym, co wysokie, żeby pokazywać to, co wysokie, jako piękne, jako dostępne dla człowieka, jako nie, jak gdyby wyraz tylko jakiegoś obszaru dla elity, prawda? Ale myślę sobie jako coś, co jest dostępne każdemu człowiekowi, chociaż dostęp do tego wymaga pewnego wysiłku. Ja bym nawet użył takiego słowa ascezy, tak? Czyli wymaga pewnego cierpliwej próby zmierzenia się z tym, co na pierwszy rzut oka bądź ucha może nam się wydać niedostępne, natomiast kiedy zaczniemy w to wchodzić, to urzeka, prawda? To zaczyna urzekać, pociągać. I ja pamiętam takie moje pierwsze fascynacje, gdzieś tam jeszcze wczesno-młodzieżowe, tym, co powiedziałbym wysokie. Paradoksalnie trafiłem na przykład na takie formy muzyki tej, powiedziałbym, wyższej, przedchorałowej, które były na początku podane w takim pop wykonaniu, prawda? Są takie zespoły, które na przykład wykonują muzykę, powiedziałbym, taką wysoko, ale na modłę popularną, prawda? Czyli jest jakiś tam, powiedzmy, na przykład gregoriański zaśpiew, ale w tle jakiś, powiedziałbym, jakaś linia melodyczna ułożona, no nie chcę powiedzieć na syntezatorze, żeby to nie zabrzmiało jakoś kiczowato, no ale jest spopularyzowana, prawda? I dzisiaj chyba jakoś nie potrafię tego tak słuchać z jakimś namaszczeniem, ale pamiętam, że kiedyś, kiedy to po raz pierwszy usłyszałem, a to dopiero był taki czas, kiedy przebijały się te trendy w Polsce, która była trochę wyizolowana z tego takiego obiegu kulturowego, no to robiło to mnie wrażenie. Ale paradoksalnie, na szczęście, nie zatrzymało mnie to na tym tle, prawda, popularnym, ale zachwyciło tą głębią, która prowadziła mnie potem w głąb bardziej kultury tej, na przykład związanej z muzyką, z prostotą właśnie, z dźwiękiem, z milczeniem. I też myślę sobie, że też kultura wysoka, ona jest dlatego też trudna, dlatego że ona ma w sobie wiele milczenia. To jest taki przekaz, gdzie zarówno w warstwie malarskiej, jak i w warstwie tekstu, jak i w warstwie muzyki, tam jest wiele milczenia. To milczenie czasami słyszymy, czasami czujemy, czasami wręcz widzimy, ale to milczenie jest integralnym elementem tego, co wysokie. Bo milczenie jest takim tłem dla obecności, prawda? Jest sposobem przejawienia się czegoś, co słowo może zakryć. Otóż popkultura właśnie chętnie zakrywa milczenie i od milczenia ucieka. Stąd jest łatwiejsze, bo nam jest łatwiej mówić niż milczeć.
Ale z drugiej strony powiem tak, że człowiek nie odzyska siebie i nie odzyska takiego pełnego kontaktu z sobą, właśnie ze światem wartości, dopóki trochę nie nauczy się milczeć. Stąd myślę sobie, że cierpliwie trzeba nam wspierać takie sposoby przenikania kultury wyższej do niższej, bo może coś z tego takiego właśnie z tej głębi, z tego autentycznego uroku wyższej kultury skapnie trochę w te serca osób zanurzone w popie, powiedzmy to w taki sposób. To teraz sobie myślę, że właśnie dlatego, dla tej ciszy, dla tego spokoju, dla tego skupienia są ławeczki w największych muzeach na świecie, wtedy kiedy możemy usiąść i ze spokojem i w ciszy podziwiać najpiękniejsze prace wyjątkowych malarzy. Miro, chciałabym Ciebie dopytać, ponieważ tutaj Pan Profesor poruszył niezwykle dla mnie ciekawą kwestię, dotyczącą chociażby chorału, ale ja pójdę jeszcze w innym kierunku, a mianowicie w kierunku chociażby śpiewu białego, bądź też takiego śpiewu, no dobrze, niech to będzie folklor, niech to będzie taki śpiew tradycyjny, ten śpiew, który jeszcze możemy spotkać gdzieś na wsi. Teraz do tego się wraca i zastanawiam się, dlaczego się wraca. Czy przypadkiem nie dlatego, że to się stało modne, że chcemy wracać do źródeł, czy właśnie dlatego, i ty to nasze dzisiejsze spotkanie też od takiej definicji rozpoczęłaś, że chcemy poczuć w sobie tę pierwotną naturę człowieka? To znaczy, po pierwsze, ja bym chciała jeszcze tutaj odnieść się do pana Aleksandra, że słowo, które mi się nasuwało, kiedy pan mówił, to była harmonia. Czyli człowiek potrzebuje harmonii, bo my pochodzimy z harmonii, pochodzimy od tego, który jest harmonijny. I jeżeli ta harmonia jest zaburzona, a bywa zaburzona, też grzech jest zaburzeniem tej harmonii, to w tym kontekście oczywiście duchowym, więc jeżeli jest zaburzona, to człowiek jest nieswój. Jest rozczłonkowany, jest rozbity, tak? Więc wszystko to, co pozwala nam harmonizować się, integrować się, jest związane z czymś, co służy człowiekowi, jest dobre. Jest dobre, a w konsekwencji też jest piękne. Zresztą pamiętamy, że w Grecji słowo dobry i piękny właściwie były synonimami. I to w naszych czasach, czyli mamy to gdzieś w naturze zapisane, że kiedy widzimy pięknego człowieka, piękną kobietę, pięknego mężczyznę, to jednocześnie myślimy, że to jest dobra osoba. Mamy tak wpisane w siebie. I to jest taka jedna myśl, a druga, to o co pytasz, wiesz, to jest dobre, Kasiu, skojarzenie, że my wracamy do korzeni, wracamy do źródeł i to poszukiwanie etniczności w sobie, w kulturze, z której się wywodzimy. Ja na przykład przez długi czas w dzieciństwie wychowywałam się na wsi, mieszkałam na wsi. I jestem z tego dumna, urodziłam się w Toruniu, ale byłam na wsi i może dlatego też mi jest łatwiej o tym mówić, bo często ludzie mają kompleksy z tego powodu, że pochodzą z jakichś małych, bardzo malutkich miejscowości czy nawet osad, a to jest tak samo dobre miejsce jak każde inne, tylko no niestety współczesna właśnie kultura czy popkultura to w nas jakoś podbija, że człowiek jakoś niby jest gorszy, skoro urodził się w małym miasteczku czy na wsi. I sama przez pewien czas, krótko niestety, ale tańczyłam w takim domu tańca tu w Warszawie, czyli w miejscu, gdzie uczy się etnicznego tańca. Chodzonego, czy wiwat, jest taki taniec wiwat, gdzie ludzie się, czy pary kręcą się wokół siebie i to są tańce takie jak u Żydów podczas ich śpiewów w domach modlitwy, gdzie wpada się w pewien trans. One się nazywają te tańce właśnie etniczne,
tańce transowe. Więc to, co widzimy na przykład u Wyspiańskiego w Weselu, to tam się widzi ten trans. Wajda to fenomenalnie oddał w swoim filmie, gdzie jest po prostu czyste szaleństwo, to jest jakby inny świat już. I myślę też, że jest coś takiego, że potrzebujemy powrotu do korzeni, ponieważ w dzisiejszym świecie, w tej kulturze właśnie postmodernistycznej, gdzie nie mamy autorytetów, gdzie dla siebie jest punktem odniesienia, czyli wszystko jest kwestionowane. Dzisiaj nawet kwestionuje się postać świętego Jana Pawła II, tak? No, ale to jest pewna celowa operacja robiona, więc jakby to zostawmy na boku. Grzegorz Górny fenomenalnie o tym opowiada i podaje dowody, że to jest po prostu operacja propagandowa, żeby zniszczyć autorytety i też to trzeba wiedzieć i nie dać się wodzić za nos. Ten powrót do korzeni pozwala nam właśnie wracać do tej pierwotnej harmonii. Tu bym na razie się zatrzymała i oddała głos panu Aleksandrowi, bo nie chcę mówić, żeby mówić, tylko żeby mówić do rzeczy. Także tutaj zostawmy, może coś jeszcze mi przyjdzie do głowy. To dopytam teraz państwa o związek chrześcijaństwa z kulturą, a może nie. Może nie tylko chrześcijaństwa. Panie profesorze, która z religii jest religią... Boję się zadać to pytanie. Najbardziej kulturalną. Nie. Może taką religią, która... Kolejne pytanie, które zadam, też bardzo źle zabrzmi, która najbardziej jest w stanie nas rozwinąć. No dobrze, powrócę do tego pierwszego pytania. Która z religii jest taką religią, która sięga po to, co wyżej, po taką wysoką kulturę? To ja podam pewien przykład, który myślę, że dobrze pokaże napięcie, w którym jesteśmy. To znaczy, kiedy chrześcijaństwo wkroczyło w basen Morza Śródziemnego, prawda? Czyli zaczęła się, można powiedzieć, taka intelektualna ekspansja, czyli poza tym, że apostołowie, uczniowie apostołów głosili kerygmat, czyli ten podstawowy przekaz o zbawieniu, które mamy w Chrystusie, to jednocześnie wkroczyli w obszar myśli greckiej, myśli, która miała cały swój, powiedziałbym, potężny dorobek kulturowy za sobą już, prawda, i pojęcia wykształcone filozoficzne, i zasoby intelektualne. I chrześcijaństwo swoim dynamizmem, swoim ekspansją, swoją siłą bardzo szybko w jakimś sensie podbijało kulturę grecką, trochę ją, powiedzmy, chrzcząc, prawda, czyli przyjmując jako swoją. I teraz... Okres IV, V, VI wieku to jest taki moment z punktu widzenia kulturowego niezwykle istotny, ponieważ spotykają się dwa wielkie systemy myślowe, to znaczy chrześcijaństwo, które jest już jakoś, już się kształtuje jego teologia wczesna, już kształtuje się właśnie taki wymiar przekazu, także prawd wiary, bardziej złożony, teologicznie jakoś już zbudowany i cały czas trwa na posterunku ostatni wielki system filozoficzny myśli greckiej, taki metafizyczny, który był intelektualnie do chrześcijaństwa konkurencyjny, czy neoplatonizm. I spór między tymi dwoma koncepcjami myślowymi, między chrześcijańską teologią, która wkraczała bardzo intensywnie w obszar w basenu Morza Śródziemnego, która podbijała jak gdyby intelektualnie, duchowo cały ten obszar, i neoplatonizmem, to był naprawdę spór na poziomie intelektu no, niezwykle istotny, kulturowo bardzo ważny. I teraz co się stało? Chrześcijaństwo w tym sporze zwyciężyło, ale dlaczego? I to jest bardzo ciekawe. Otóż neoplatonicy, którzy chcieli z filozofii zrobić taką religię też alternatywną, przynajmniej część szkół neoplatońskich chciała zrobić z neoplatonizmu religię alternatywną, która jednak odeprze napór chrześcijaństwa i przywróci Europie, czy powiedzmy temu obszarowi, takie myślenie greckie, mieli dwa takie funktory, na których ta kultura się miała opierać. To znaczy asceza i intelektualne poznanie prawdy. Czyli nauka, asceza i nauka. Natomiast chrześcijaństwo miało dwa inne funktory, które zwyciężyły w tym sporze. To była asceza, tak, odpowiednio rozumiana, i miłość.
I teraz miłość, czy asceza, można powiedzieć, to było coś z klucza wysokiego, prawda? Natomiast umiejętność rozumienia, dlaczego trzeba ciało zadać pewnego rodzaju ograniczenia, dlaczego trzeba rozumieć sferę ducha, to było wysokie. Ascetyzm był wysoki, ale miłość była najbardziej prosta, sięgająca do korzeni, prawda? Dla każdego. Natomiast neoplatonizm miał w sobie ascezę i intelekt, czyli dwie wysokie funkcje, ascezę i wiedzę. I dlatego poległ. I wiem, że to może brzmi, znaczy poległ w takim sensie, że przetrwał w łonie chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo pozyskało myśl neoplatońską, uczyniło, czy ochrzciło trochę tą filozofię, wykorzystało do swojego przekazu i w tym sensie ona w jakimś zakresie przetrwała do dzisiaj. Ale proszę zobaczyć, co zrobiło chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo połączyło dwie wysokie funkcje, które wydawałyby się nie do spotkania z sobą, czyli połączyło myślenie o człowieku jako o kimś, kto ma się wyzbywać tego, co cielesne, tego, co niższe, tego, co ograniczające, po to, żeby wejść w świat ducha, ale narzędziem tego było proste kochanie. Miłość, która była dostępna dla każdego i która była wezwaniem, którą mógł praktykować. Miłość jako agape, czyli wyzbywanie się siebie dla drugiego, mógł tego praktykować zarówno intelektualista, jak i prosty rolnik, prawda? Dlatego gminy chrześcijańskie gromadziły zarówno mędrców i tak zwanych apologetów, czyli myślicieli najwyższych lotów, filozofów, tak, którzy się nawracają na chrześcijaństwo, jak i prostych rzemieślników. I paradoksalnie oni potrafili spotykać się w tym samym czasie w jednej wspólnocie, w tym samym kościele, na wspólnej liturgii, na wspólnej modlitwie, na modlitwie, na wspólnym wielbieniu Pana. Chrześcijaństwo było coś takiego, że spotkało te dwie rzeczywistości. To, co wysokie, to, co można powiedzieć niskie, sprawiając, że to, co wysokie, stało się dostępne dla każdego zwykłego śmiertelnika, a to, co niskie, urosło do najbardziej subtelnych wymiarów, do tego stopnia, że przecież Augustyn miłość uczynił naczelnym elementem swojej koncepcji i pokazywał, że jest to sposób życia w Bogu. Prawda? No więc jesteśmy w takim momencie, jeżeli mówimy o chrześcijaństwie, że jesteśmy w stanie spotkać pewne skrajności w taki sposób, w jaki żadna inna religia, tak, jestem o tym przekonany, nie potrafi tego zrobić. I myślę, to mogę powiedzieć zupełnie z szacunkiem dla wszystkich innych religii, po prostu jestem chrześcijaninem, dlatego że uważam to, co moje, za najlepsze. I nie znaczy to, że w tym momencie jakoś postponuję, czy nie szanuję innych kultur czy tradycji. Nie, wręcz przeciwnie. Natomiast jestem przekonany, że chrześcijaństwo poza niesamowitą prawdą, która mówi o tym, że Bóg przyjmuje ludzkie ciało, że się wciela, że staje się człowiekiem po to, żeby nas zbawić, żeby, jak mówili ojcowie Kościoła, Bóg staje się człowiekiem po to, żeby człowiek mógł stać się Bogiem, prawda, że mógł się z Bogiem zjednoczyć, że mógł wejść w Jego wieczność. Poza tą niesamowitą prawdą ma też fantastyczną zdolność do łączenia skrajności i dlatego myślę sobie, że paradoksalnie właśnie chrześcijaństwo jest w stanie uratować i spotkać w takiej syntezie to, co wysokie i to, co niskie, że my nie musimy budować, będąc chrześcijanami, nie musimy budować sztucznej alternatywy, prawda? Dobre to, co wysokie, złe to, co niskie, bo myśmy to spotkali i to spotkaliśmy w sposób niekiczowaty, nie? Bo kicz jest nieumiejętnym spotkaniem tego, co wysokie, tego, co niskie. Jest przerysowaniem. Natomiast myśmy spotkali to w sposób umiejętny jako chrześcijanie, dlatego perły kultury, literatury, sztuki przez wieki złożone przez Kościół, one są w sercu Kościoła i mają z nimi kontakt zarówno znawcy, jak i prosty lud, prawda? Freski na ścianach kaplic, to ta Biblia pauperu, prawda, dla ubogich, były budowane przez najwyższej klasy, czy były malowane, były tworzone, tak, przez najwyższej klasy artystów, ale czytali je prości ludzie. I dla nich to był wykład Pisma Świętego. Więc mamy coś takiego, co jest niezwykłą syntezą tego, co wysokie i niskie w kulturze, i to coś nazywa się właśnie tradycja chrześcijańska. Jesteśmy w bardzo dużym skrócie, powiem, ogromnymi szczęściarzami, ale panie profesorze, zrobię dosłownie krótki jeszcze taki uskok odnośnie tego, o czym pan profesor wspomina. Czy to oznacza, że aby się rozwijać, potrzebujemy tak zwanego sparring partnera, że natura ludzka w ten sposób jest też skonstruowana, że do rozwoju potrzebny jest nam bodziec w postaci chociażby drugiego człowieka? Czasami tak, to znaczy, ja nawet powiem przewrotnie, że czasami do rozwoju potrzebujemy dobrej herezji. Ja wiem, że to może teraz brzmi dziwnie, ale proszę zobaczyć, że w kulturze często było tak, że kiedy mierzyliśmy się z takimi wyzwaniami intelektualnymi albo nawet kulturowymi,
to uruchamiało niezwykłe pokłady takich naszych wewnętrznych zasobów. Więc oczywiście dobrze jest, jeżeli mamy taki czas spokoju kulturowego, powiedzielibyśmy, jeżeli żyjemy w pokoju i w jakiejś takiej stabilizacji, ale dopóki jesteśmy w drodze, to jest to groźne, tak? Dlatego ja też patrząc na kulturę, na to, co się dzieje obecnie, ja nie mam lęku, tak? Oczywiście wiele mi się nie podoba, wiele mnie napełnia bólem czy mnie martwi, ale zobaczmy, że chrześcijaństwo zazwyczaj najpełniej rozwijało się wtedy, kiedy było albo w mniejszości, albo w opozycji, albo na marginesie, albo w jakiejś trudnej sytuacji i wówczas uruchamiało z siebie niezwykłe zasoby, zarówno powiedziałbym intelektualne, jak i duchowe, jak i właśnie artystyczne, w takim sensie, że ta taka kreacja no, po prostu eksplodowała. Jeżeli spojrzymy sobie na Europę czy na Hiszpanię z czasów Teresy Wielkiej od Krzyża, gdzie powiedzmy na poziomie duchowym rozwijał się kwietyzm, prawda, i taka powiedzielibyśmy sprymityzowana mistyka, to jako kontrreakcję uruchomiło to wystąpienie właśnie mistyków hiszpańskich, Jana od Krzyża, Teresy Wielkiej i w jaki sposób Jan przekazywał najbardziej wzniosłe myśli swojej mistyki, prawda, poprzez poezję. Poezję, która pieśń duchowa, czy Noc ciemna, czy Żywy płomień miłości, to są teksty Jana, które weszły do kanonów literatury pięknej. Nie? Czyli proszę zobaczyć, jak bardzo taka potrzeba też prostowania pewnych rzeczy uruchomiła niezwykłe bogactwo pokładów takich, powiedzielibyśmy, duchowych i kulturowych. Więc myślę sobie, że wolałbym, żebyśmy żyli w spokoju i spokoju do czasów ostatecznych, ale się, znaczy do końca tych czasów, ale się nie zanosi. Tak? Apokalipsa mówi nam wyraźnie, że nie będziemy mieli łatwo. I z drugiej strony myślę sobie, że to nie jest powód do biadolenia, prawda? To jest taki moment, kiedy mówię na Ewangelia, kiedy jest trudno, podnieście głowy, nabierzcie ducha. I myślę, że kulturowo tak samo, tak? Mamy do czego sięgać, mamy takie zasoby w tradycji, które nie zostały odkryte i zobaczmy, że one niejednokrotnie wracają. Teraz jest właśnie na przykład taki czas, że ludzie, którzy żyją w XXI wieku, którzy mają wszystko pod dostatkiem, jak gdyby wydobywają z naszych zasobów właśnie stare pieśni, stare takie, powiedzielibyśmy, jakieś elementy kultury nawet zapoznane czy gdzieś tam zarzucone i wydobywają je, szlifują, wydobywają na powierzchnię taką kulturową właśnie i to zaczyna tworzyć jakąś nową jakość. Więc ja myślę, że jesteśmy w takim czasie i dlatego patrzę na to z optymizmem, ponieważ człowiek z natury jest twórczy. Miłość jest twórcza, człowiek pragnie miłości, pragnie twórczości, w ten sposób się wyraża i myślę sobie, że ta twórczość w człowieku jest z Boga, prawda? Jest z dobrego ducha i dlatego myślę, że możemy patrzeć z optymizmem w taką naszą kulturową przyszłość, że człowiek, mam nadzieję, nie polegnie i nie da się zakopać tylko w tym, co niskie, ale ten balans, przynajmniej my jako chrześcijanie, będziemy łapać. Panie profesorze, no dobrze, mój poziom pesymizmu spadł teraz zdecydowanie, za co bardzo, bardzo dziękuję, ale widzę, Miro, że ty wtedy, kiedy mówił pan profesor, to zgadzałaś się właśnie z tą tezą i też chciałabym ciebie dopytać odnośnie popkultury i odnośnie chrześcijaństwa. Co chrześcijaństwo może wyciągnąć z popkultury, bo co popkultura wyciągnie z chrześcijaństwa i w jaki sposób popkultura przerobi chrześcijaństwo na swoją trochę modłę, to jest coś innego, ale nie, jak chrześcijanie popkulturę mogą wykorzystywać? Ja bym na to pytanie odpowiedziała w ten sposób, jakby kontynuując wątek dotychczasowy, a mianowicie, że my często myślimy, że jesteśmy tylko odbiorcami kultury, że no, ta kultura się gdzieś tworzy, ktoś ją tworzy, że nie mamy na nią wpływu, a tu się okazuje, że każdy z nas na miarę swoich możliwości jest jej twórcą, czy może być jej twórcą. Proszę Państwa, na Facebooku jest taka grupa, która się nazywa Sztuka czy Kultura w kwarantannie. Kultura w kwarantannie. Są tam arcydzieła ludzi, którzy nagle się objawili jako artyści. Od szydełkowania, które jest bardzo zaawansowane, tak to nazwę, przez malowanie, przez akwarele, przez rzeźbę, wytwory
ceramiczne, przez różne rzeczy robione dłońmi, rękami, tak? Znaczy wytwory manualne. Po jakieś rysunki dzieci, które nagle, znaczy nagle, pewnie nie nagle, ale gdzieś to nagle w znaczeniu zostały pokazane publicznie. Ja jestem zachwycona, bo dawno nie widziałam takiego zestawu tak licznych talentów i jeszcze ludzie do tego są niesłychanie skromni i tacy, no powiedziałabym, z dużym zawstydzeniem pokazują te rzeczy, ponieważ no, nigdy tego nie robili, ale widzą, że ktoś pokazał, wyciągnął z szuflady te swoje rzeczy, więc i to nie jest, nazwę to takim terminem, powiedziałam, technicznym w tym sensie, kicz czy grafomania, tak? Tylko to są naprawdę dobrej jakości dzieła. Sama wielokrotnie pytam, czy to można kupić. Co prawda na ścianach nie mam za bardzo miejsca, ale no, jest to porywająco piękne. I więc myślę sobie, że po pierwsze, my sami jesteśmy twórcami i każdy z nas, tak jak mówiliśmy wcześniej, ma w sobie ten pierwiastek twórczości, ponieważ Bóg jest kreatorem. Skoro On jest kreatorem, a my jesteśmy Jego stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, to znaczy, że i w nas jest ta część twórcza. Bardzo często ta część jest zepchnięta na bok, bo nikt w nas nie wierzył, nie było okazji, żeby to rozwijać. Nie mieliśmy takiej szansy, żeby się uczyć, nie chodziliśmy do galerii może, czy nie było okazji, żeby na przykład śpiewać. A potem się okazuje, że okoliczności typu zamknięcie, czyli też takie, to co wcześniej pan profesor powiedział, pozostawienie człowieka w ciszy i w samotności w pewnym sensie, powoduje, że ta część no wyższa w nas też chce się ujawnić, bo już nie jest rozbiegana. Jak człowiek przestanie wreszcie oglądać te wszystkie informacje wróżbitów, przepraszam, nazywam to też technicznie, wróżbitów, czyli ludzi, którzy wiedzą, co będzie, jak będzie, z kim będzie i tak dalej, jak będziemy żyć. Trochę wydaje mi się, że to jest takie chodzenie do wróżbitów, słuchanie tego, czyli też ostrożnie z tym, mówię to też do siebie, że nagle jakby jesteśmy pozostawieni poza tym kręgiem takiego codziennego biegania, wychodzenia na zewnątrz, szukania bodźców wokół i koncentrujemy się na tym, co mamy w środku, jest nas cisza i dookoła więcej spokoju, to wydobywamy skarby. Czyli pojawia się coś, o czym albo czego nie docenialiśmy, albo co kwestionowaliśmy nawet, albo ktoś inny w nas to trochę stłamsił i nagle się okazuje, że sami ją tworzymy. Więc to jest pierwsza rzecz, czyli tworzenie i dawanie upustu temu. Bo proszę Państwa, to jest jeszcze ważne w sztuce w ogóle, w kulturze, że ona powoduje, że człowiek się scala, to już mówiliśmy, ale też, że staje się lepszy. Że i to, co powoduje, że my jesteśmy gorszą wersją samych siebie, nie jest twórcze, proszę zauważyć. To jest też symptomatyczne i z tego by należało wyciągnąć wnioski. Czy to, co robimy, czy to, co nam się proponuje, czy te filmy, te przedstawienia, czy one wywołują w nas chęć tego, żeby stawać się lepszym, nie mówię tu idealnym, tylko żeby dawało nam to do myślenia, żeby nas to mobilizowało do tej ascezy w szerokim, powiedziałabym, rozumieniu, czyli też zostawiania tego, co jest destrukcyjne dla nas. To, co jest dla mnie ważne, to dwie rzeczy. Jedna to dopuszczanie do głosu tych talentów, tych zdolności, tego całego swojego bogactwa, czyli udrażnianie tego kanału, który jednocześnie jest połączeniem naszym z absolutem, z Bogiem, innymi słowy, a z drugiej strony rozdawanie tego, czyli dzielenie się tym, czyli ten aspekt miłości, o którym wcześniej pan profesor też mówił, bo to jest też wyraz mojego obdarzania sobą innych, pod warunkiem, że to jest dobre, bo wtedy to sprawia, że to się też inni są inspirowani tym, i zachęcani do tego, żeby w sobie to rozwijać. To teraz myślę sobie, jak rozliczymy się z przypowieści o talentach. Ojej,
Może być trudno, bardzo trudno nawet, ale kontynuując wątek chrześcijaństwa i popkultury, panie profesorze, czy popkultura dla chrześcijaństwa może być niebezpieczna? Jeśli tak, to kiedy? Może być wtedy, kiedy chrześcijaństwo zmieni się na drobne, czyli wtedy, kiedy przestaje być autentyczne, wtedy, kiedy przestaje być sobą. Dlatego, że kiedy chrześcijaństwo przestaje być sobą? Wtedy, kiedy zamiast tego modułu miłości, prawda, czyli tego sposobu, czy tego przekazu, który łączy się z kochaniem, z głoszeniem, z dawaniem, zaczyna żyć w lęku. Kiedy chrześcijanin zaczyna żyć w lęku, kiedy przestaje być misyjny, kiedy przestaje być apostolski, kiedy przestaje być świadczący, a daje się zdominować przez stagnację, przez lenistwo, wówczas żyje w lęku i nasz lęk dobrze potrafi się uzgodnić z takimi elementami destrukcyjnymi, które panują w kulturze, takimi, które powiedziałbym są często mroczne, ciemne, które są tym deformę, tą grzydotą, które są jakąś taką przestrzenią, w której można powiedzieć, dobrze się czuje zły duch. I wówczas, tak, wówczas chrześcijaństwo może czy powinno się obawiać, powiedziałbym, kultury czy popkultury, ale ja myślę sobie, że to nie jest wtedy chrześcijaństwo autentyczne. Tak? Mówiąc krótko, autentyczne chrześcijaństwo, to, które pozostaje wierne Chrystusowi, które jest wierne, które jest życiem jakby Kościoła w Kościele, tak? Które opiera się na świadomości tego, co mamy w Chrystusie, kim jesteśmy, do czego jesteśmy zaproszeni, to jest chrześcijaństwo, które nie powinno się popkultury bać, ale powinno potraktować ją jako swój teren misyjny, jako swój sposób docierania do serc ludzi. Zresztą zobaczmy, to jest trochę tak, jak weźmiemy sobie przykład świętego Maksymiliana Marii Kolbego, prawda, który w Niepokalanowie na rzecz głoszenia ewangelizacji uruchomił wszystkie najbardziej wówczas dostępne, można powiedzieć, popkulturowe narzędzia, prawda? Czyli te, które łączyły się z najbardziej nowoczesnym przekazem. Nie? I teraz zobaczmy trochę, co my jako chrześcijanie robimy. To znaczy, i bardzo dobrze tak jest, zaczynamy wchodzić w przestrzeń coraz intensywniej, w przestrzeń internetu, w przestrzeń mediów społecznościowych, w takie przestrzenie, które są dostępne dla każdego i zazwyczaj kojarzą się właśnie z tym takim przekazem prostym, zwykłym, powiedziałbym nawet prymitywnym, często uproszczającym. I zobaczmy, że z tego terenu płynie wiele takich negatywnych bodźców dla chrześcijan, czyli one mogą osłabić wiarę jak najbardziej. Można nawet wiarę stracić, prawda, kiedy wchodzimy w takie obszary. Ale jednocześnie, jeżeli chrześcijaństwo potraktuje to jako teren misyjny, to może uruchomić właśnie swój potencjał, swój przekaz, nawet go dopasowując do pewnych wymogów kulturowych i mówić językiem dla człowieka jak gdyby zrozumiałym, ale jednocześnie nie tracąc tej swojej głębi i tej swojej wartości, którą w sercu jak gdyby niesie, prawda? I teraz proszę też zobaczyć, że my tak zawsze, od zawsze tak mieliśmy, kiedy spojrzymy sobie na przykład na tak zwany proces inkulturacji, kiedy jezuicy południowej, kiedy wchodzili w teren rdzenny, zamieszkany przez Indian, kiedy uruchamiali cały swój, można powiedzieć, potencjał twórczy po to, żeby Ewangelię dopasować do możliwości percepcji i recepcji tamtych ludzi, no to czym innym była, jak gdyby nie, czym innym była ta inkulturacja, jak nie dopasowaniem tego, co powiedzielibyśmy wysokie, liturgii chrześcijańskiej, duchowości, wartości, do tego, co w jakimś sensie pop, czyli co było stylem życia najprostszych ludów Ameryki Południowej, prawda? I co tworzyło się z tego? Nie. Jakiś taki, powiedziałbym, toksyczny miks, gdzie się traciła tożsamość chrześcijaństwa, ale jak gdyby tworzyło się z tego coś bardzo ciekawego kulturowo, a jednocześnie ortodoksyjnego, powiedzielibyśmy, prawda? Więc myślę sobie, że chrześcijaństwo, które się trzyma tego swojego fundamentu, tego rdzenia, na którym zostało ukonstytuowane, czyli tych podstawowych prawd, które składają się na kerygmat i na dogmaty wiary i szuka sposobu, jak gdyby pielęgnując to w sobie, pielęgnując duchowość, sakramentalność Kościoła, pielęgnując to w takim kluczu misyjnym właśnie. Jeżeli jest temu wierny, jednocześnie szuka sposobu przełożenia tego na język zrozumiały dla współczesnego człowieka, to nie ma się czego bać. To myślę, że powiela się dokładnie ten model, który obserwowaliśmy u początku chrześcijaństwa, kiedy święty Paweł szedł i głosił, prawda, Ewangelię, dociera do Aten. I co zrobił Paweł?
Paweł chodził po Areopagu, przyglądał się Grekom i myślał, jak dostosować swój przekaz do ich mentalności, do ich sposobu rozumienia, do ich sposobu przeżywania siebie i kultury. I co? No i wybrał Areopag, tak, miejsce, gdzie się życie ateńskie zbiegało, i tam głosił Chrystusa. Za pierwszym razem poniósł porażkę, prawda, bo Grecy go odrzucili, ale na szczęście Paweł się nie zraził i w końcu przełożył się ten przekaz na język mentalności Greków i Rzymian, czyli chrześcijaństwo dopasowało się swoją prawdą do tamtych czasów, bez straty dla głębi tajemnicy chrześcijaństwa. Więc myślę sobie, że dzisiaj tak samo musimy potraktować internet, media, tą popkulturę jako teren misyjny, po to, żeby nie tracąc swojej głębi wartości, pokazać na sposób zrozumiały dla współczesnego człowieka to, co mamy piękne i to, co mamy wartościowe w swoich zasobach. Pan profesor wspomina o świętym Maksymilianie. Ja do tego wszystkiego dodam jeszcze chociażby błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, ale sięgnę też po kardynała Wyszyńskiego. Przecież to duszpasterz tak wielu środowisk, człowiek, który był niezwykle blisko z robotnikami, wielki myśliciel, a jednak odbiór tego, co mówił i tego, jakie świadectwo dawał, no jednak trafiał do wielu różnych ludzi, do różnych środowisk. I coś w tym jest, że początki tego, no właśnie, tego sparowania chrześcijaństwa chociażby z internetem były trudne, nie ukrywajmy, ale tak jak ze wszystkim, i myślę sobie, że każdy z nas tego doświadczył i popróbował, wyciągał dla siebie to, co wydawało mu się po prostu dobre. Miro, ty dobrze też czujesz się, mam wrażenie, w mediach społecznościowych i też wiesz, co wybierać, też wiesz, co może inspirować. W takim razie powiedz mi, czy media społecznościowe, czyli właśnie ta szeroko pojęta popkultura, może być dobrym źródłem ewangelizacji? Jeżeli tak, to w jaki sposób my, chrześcijanie, powinniśmy chociażby ewangelizować, świadczyć o naszej wierze w mediach społecznościowych? Na pewno tak. To jest jedno z najważniejszych narzędzi dzisiaj i jeżeli zaprzestaniemy korzystania z niego, czy będziemy to robić w sposób tylko taki obronny, no to myślę, że nie spełnimy zadania, jakie przed nami stoi, no bo to jest takie samo narzędzie jak na przykład przywołany tutaj święty Paweł i Areopag, miejsce, gdzie spotykały się różne idee i gdzie można było dyskutować. Zresztą i w jednej z ostatnich encyklik mówi się o Areopagu, tak? Współczesnym. I wydaje mi się, że są takie czynniki, które są istotne. Pierwsze to jest nie bać się. To znaczy naprawdę każdy z nas, znaczy nie mówię, że indywidualnie, ale można robić to i grupowo i podłączać się do różnych środowisk, ma potrzebę wyrażania siebie, wyrażania tego, co mu w duszy gra. Jakoś ekspresji tego, co przeżywa, może tak to nazwę. Na swój sposób dzisiaj i obdarzania tym innych. Powtórę, trzeba też dopasować do siebie sposób. Ja na przykład odwołuję się do siebie, bo ja też rzeczywiście jestem człowiekiem trochę społecznym, tak to nazwę, więc myślę o tym, jak tu być użyteczną w tym czasie, kiedy ludzie często są w domach pozamykani i jak właśnie próbować podpowiedzieć jakieś rozwiązania dobre, które mogą kogoś innego podnieść. I wiele jest teraz takich depresyjnych i ciemno jest na zewnątrz, więc też nie ma bodźców zewnętrznych, które by nas motywowały do tego, żeby być jednak bardziej radosnym. I sytuacja też jest kompletnie nowa. Ale wiem, że samo takie, powiedziałabym, tylko wymyślenie sobie, to jakby nie ten czas na to, żeby sobie tylko założyć, wymyślić i zrobić. Ja jednak tutaj bym podpowiadała i też sama staram się to robić, że ja w ciszy i w skupieniu staram się słuchać, co ja mam zrobić.
bo już nie ma czasu na to, żeby robić cokolwiek, jakkolwiek, gdziekolwiek, z kimkolwiek. Tylko trzeba robić te rzeczy, które są ważne, wartościowe i dobre. I więc myślę sobie, że to byłaby taka rzecz, która przyjdzie gdzieś z góry, która gdzieś dostanie, oczywiście mam używać swojego rozumu, używać swojej wrażliwości, kontaktować się z tymi, z którymi mam się kontaktować, robić co do mnie należy, ale pozwolić rozpoznać to, co w tym okresie mojego życia mam robić także dla innych. I widzę, że teraz na przykład ja potrzebuję na to ciszy i skupienia i że to przyjdzie, to wiem. I też zachęcam inne osoby, żeby, myślę, że ta rozmowa nasza jest też taka dosyć inspirująca, przynajmniej mi jakby wypunktowała kilka rzeczy, żeby nie bać się te słowa, które też zostały tu przywołane, podnieście głowę i nabierzcie ducha, bo zbliża się wasze odkupienie, że to jest coś, co my musimy bardzo poważnie potraktować. Znaczy ja też mówię do siebie, że oczywiście wiem, znam te słowa, wiem, co one oznaczają, ale że one są, muszą być dzisiaj odczytane na nowo, że to jest kwestia tego usłyszenia tego w nowy sposób. I wtedy te działania nie będą zwykłym aktywizmem czy sposobem na zarabianie pieniędzy, oczywiście one są ważne, ale jest też powiedziane tu o chrześcijańskiej wizji świata, człowieka, podejścia do życia, troszczcie się o Królestwo Boże, które w was jest przecież, a wszystko inne będzie wam dodane. W związku z tym samo troszczenie się tylko o byt doczesny w sposób nadmierny i przejmowanie się tym, załamywanie rąk, może być nie tą metodą. Wiem, że wiele firm też ma problemy, że to jest też trudny czas biznesowo, z pewnością, ale i tak właściciel całego tego interesu, w jakim jesteśmy, w jakim funkcjonujemy, jest jeden. Więc być może jest to też zaproszenie do tego, żeby te stery własnych biznesów dotychczasowych przekazać jemu. Mówię to dosyć odważnie, ale cóż innego w tej sytuacji można powiedzieć, prawda? Może chodzi o coś zupełnie innego, inny rodzaj przedsiębiorczości, nie ten, który się budowało po swojemu przez ileś lat. Może, nie wiem. To jest jakby znak zapytania, pewna intuicja tylko. A człowiek musi sam rozpoznawać, czy to jest jego droga, czy nie. Tak, próbuję też rozłożyć to wszystko na czynniki pierwsze i jedna z myśli, która teraz przychodzi mi do głowy, to to, że popkultura jest taka bardzo, bardzo ludzka. I właśnie przez to, że jest łatwa, że bywa lekka, łatwa i przyjemna, to jest taka niezwykle ludzka, a żeby było coś więcej, żeby coś rozwijało, no to wiadomo, jaki powinien być kierunek, w który spoglądamy, tak? To ja teraz na zasadzie kilku przykładów dopytam państwa o chrześcijaństwo i popkulturę. Jeśli chodzi o popkulturę, niezwykle popularne stały się różnego rodzaju chrześcijańskie religijne gadżety. I jakie jest państwa podejście do tego? Chociażby kubki, plakaty, no nie wiem, torby z cytatami z Pisma Świętego. To jest przemycanie tego dobra, tej prawdy i tego piękna na taki użytek codzienny. No właśnie, czyli ta popkultura gdzieś nam się zaczyna pojawiać. Panie profesorze. Tak, ja patrzę na to z dużą przychylnością. To znaczy, oczywiście są pewne kanony, które jak gdyby nie są dla mnie do przyjęcia za bardzo, chociaż no, toleruję, prawda, nie wiem, świecące i grające Matki Boże na wodę święconą, prawda, na kramach gdzieś tam, czy właśnie to, co nazywamy kiczem, to jest trudne do wytrzymania dla człowieka o jakiejś tam minimalnej wrażliwości. Ja teraz trochę z sarkazmem i z żartem o tym mówię, ale wiem, o co chodzi, prawda. Natomiast jest cały szereg, powiedziałbym, takich właśnie rzeczy inspirujących, które mają podwójne znaczenie. Po pierwsze, pamiętajmy, że żyjemy w też takim w czasie
właśnie pewnej kultury jednak pośpiechu, jeżeli to możemy kulturą nazwać, ale pewnym stylu pośpiechu, więc my potrzebujemy pewnego nowego sposobu spotykania się też z treściami, na które kiedyś być może, zresztą cały czas do tego zachęcam, żeby tak było, powinniśmy mieć swój czas. Człowiek powinien mieć taki czas, żeby siąść w ciszy, w milczeniu o Słowem Bożym, żeby to Słowo nas filtrowało, przenikało, żeby Bóg do nas mówił. Ale ja też rozumiem, że niejednokrotnie to jest trudne, jeżeli ktoś ma, nie wiem, kubek z napisem Bóg Cię kocha, prawda, postawi go sobie na biurku i zerknie na niego i ta prawda gdzieś dobije się do niego czasami, to jest to wartościowe, prawda, że ten akt strzelisty gdzieś do Boga wędruje. Jeżeli ktoś pisze z długopisem, z napisem Jezus Cię zbawił, jego wzrok padnie na to i to uruchomi w nim jakąś taką myśl modlitewną, to ma to swoją wartość. Oczywiście ja nie twierdzę, że to powinny być podstawowe środki do zjednoczenia z Panem Bogiem, bo to słabe będzie, mówiąc delikatnie, ale uważam, że uzupełnienie dla pewnego rodzaju utrzymania pewnej uważności wiary, prawda? Dla tego, co nazywamy takim chodzeniem w obecności Pana, dla pewnej kontemplatywności życia, czy medytacyjności w takim przeżywaniu codzienności, to może być przydatne, prawda? Z drugiej strony wiem też, że wielu celowo właśnie kupuje tego typu gadżety po to, żeby je na przykład gdzieś mieć, żeby mieć to na ramieniu, tą torbę w autobusie, na której jest napisane, nie wiem, jeżeli chcesz, mogę się na ciebie pomodlić, prawda? I to jest coś takiego, co dzisiejszy świat oczekuje. Niejednokrotnie człowiek biorąc coś takiego do ręki, czy idąc w taki sposób przez miasto, no to naraża się na rozmaite drwiny i jest to forma obumierania dla siebie ze względu na wiarę, coś, co przecież w Ewangelii nam pokazuje wyraźnie jako podstawowy wymiar brania na siebie krzyża. Oczywiście to jest kulturowo inaczej opracowane niż kiedyś, ale sens może być taki sam. W dużej mierze zależy to od tego, jaką my intencję temu nadajemy. Dlatego, że nasza intencja tu jest ważna. Jeżeli my mamy intencję taką właśnie czystą, jeżeli chcemy poprzez to coś przekazać światu, dobierając takie środki, które są dla niego miałe, prawda? Ładną koszulkę, powiedzmy, z jakimś ewangelizacyjnym hasłem, czy jakieś stylowe ubranie, czy jakiś inspirujący gadżet, czy cokolwiek takiego, co może uwagę tego współczesnego świata przykuć, no to czy przykuć uwagę tego człowieka właśnie, powiedzmy, który wybiera czasami rozwiązanie łatwe i przyjemne, to myślę sobie, że z pewną mądrością trzeba w to iść. Zwłaszcza, że no, Ojciec Święty Jan Paweł II, jednym z takich fundamentalnych haseł, jednej z jego pierwszych encyklik Redemptor Hominis, prawda, o Zbawicielu Chrystusie, Zbawiciel Człowieka, było hasło Człowiek jest drogą Kościoła. I myślę sobie, że my tą drogą musimy podążać i z taką dużą wyrozumiałością do tego, w jakim stanie jest obecnie człowiek. A obecny człowiek jest zagubiony, żyje często właśnie w prostacki sposób, jest bardzo poraniony, poszukuje dobrego przekazu, jednocześnie poszukuje go na rozmaitych bezdrożach, nie wiedząc do końca, ku czemu się zwrócić. I teraz, jeżeli chcemy do niego dotrzeć, to my musimy do niego sprytnie podejść, prawda? To wymaga jednak pewnego sprytu. Chrześcijanin to jest ktoś taki, kto potrafi być nieskazitelny jak gołębica, jednocześnie przebiegły jak wąż, czyli sprytny, mówiąc krótko, twórczy, nie? Myślę sobie, że ta popkultura jest dla nas takim zaproszeniem do tego, żeby być twórczym i sprytnym w przekazie Ewangelii, którą, jeżeli chcemy być autentyczni w tym byciu w popkulturze, nie możemy się w niej zamknąć. Czyli chrześcijanin to jest ktoś taki, kto głową jak gdyby chodzi w chmurach, prawda, ale tu pod jego nóg słychać z daleka po ziemi, prawda, ponieważ potrafi się realnie wpisać w tą rzeczywistość, potrafi w niej się odznaczyć, potrafi z niej korzystać. Więc jeżeli ja mam spełnić ten pierwszy mój wymiar chodzenia z głową w chmurach, to ja muszę wstać rano i sięgnąć do Ewangelii, pobyć z Chrystusem w Słowie Bożym, iść na Eucharystię i to jest, powiedzmy, czas mojego napełnienia się tym, co wysokie, prawda? A potem z tym bagażem, albo z tym inaczej wyposażeniem, ja mogę iść w świat kultury i szukać sposobu, jak zamienić to na język zrozumiały dla świata, z taką właśnie intencją, że ja temu światu mam coś do przekazania. Mam coś do przekazania takiego, czego on w sobie nie ma i czego jest głodny, chociaż sam o tym nie wie. I myślę sobie, że jeżeli będziemy mieli taką intencję, to popkultura będzie dla nas, czy to, co popkulturowe, to, co medialne, to społeczne, to powszechnie dostępne, będzie właśnie dla nas sposobem przekazu tego, co mamy jak gdyby z Chrystusowej wysokości, prawda? Kiedy w tą wysokość wchodzimy w modlitwie, w milczeniu, w adoracji, w ascezie. Ja sobie pozwolę raz jeszcze się... Mogę, Kasiu? Ja bym dodała do tego jeszcze coś bardzo prostego,
bo to co Pan powiedział jest, powiedziałabym, w punkt, to jest bardzo trafne, że gro rzeczy skupia się na naszej intencji, co ja chcę zrobić z tym kubkiem, czy z tą koszulką, jakby, czy ja noszę to, żeby tylko kontestować, czy też ja jestem twórcza w tym, czyli tak jak miłość potrafi być twórcza i wymyśla różne fantazyjne sposoby, żeby dotrzeć do drugiego, tak samo i chrześcijaństwo. I myślę sobie, że takim bardzo prostym sposobem, co prawda nie wiem, czy to jest związane z popkulturą, czy nie, ale na pewno jest dla każdego dostępne, to jest uśmiech. Chcę o tym powiedzieć, bo to jest coś tak oczywistego i nieoczywistego, a dostępnego każdemu, gdy my jesteśmy, no powiem, zamaskowani, co też źle na nas działa, i widać oczy, czasami te oczy są wystraszone, czasami te oczy są nastawione dosyć agresywnie do rzeczywistości, bo widocznie człowiek w ostatnim czasie tego doświadczał. I uśmiech, który też widać w oczach, to mówię o tym życiu zewnętrznym, tak? Bo w domu nie nosimy przecież masek, jest czasami czymś, z czym ludzie dawno się nie spotkali. I mam takie swoje założenie, którym się tutaj dzielę, i też jak mam okazję, to o tym mówię, że bardzo dzisiaj potrzebujemy dobrego słowa, życzliwości, takiego naprawdę, znaczy to też prawdopodobnie to musi płynąć z góry, bo inaczej jest tylko takie, będzie no nie do zrobienia, bo też jesteśmy pogodliwi i mamy prawo do tego, żeby czasami być zdenerwowanym, nazwę to łagodnie. Ale że jeśli człowiek podejmie taką gotowość, żeby dzielić się tym, co najpiękniejsze w sobie, i będzie chciał to nieść poprzez właśnie uśmiech, dobre spojrzenie, dobre, życzliwe, uważne słowo, na przykład na ulicy, kiedy widzimy, że człowiek jest zdezorientowany, to wydaje mi się, że to jest taki rodzaj, no nazwę to popkultury, skoro rozmawiamy o tym, kultury bycia, tak? Bo to jest też sposób traktowania siebie i innego, który jakby przekazuje ten sposób, forma przekazuje treść, czyli jesteś dla mnie ważny, twoja zmartwiona twarz mówi mi coś i ja chcę temu zaradzić tak, jak potrafię. Może tylko jedno zdanie wymienione w biegu przy kasie sklepowej pomoże w tym. Więc myślę sobie, że nawet takie metody są dzisiaj ważne. I też i kolejna rzecz, która mi się z tym kojarzy, a mianowicie, że to jest czas określania się. Wiadomo, że poglądy są rzeczą zmienną w człowieku. I raz można mieć takie poglądy, potem można je zmienić, oby nie za często, ale szukając prawdy, bo to jest istota, można błądzić. Przywołana tutaj Teresa z Avila napisała księgę, teraz mam przywilej słuchania jej, też bardzo polecam tego audiobooka, to wydali karmelici, Flos Karmeli, takie wydawnictwo karmelitańskie, i Księga Życia, czyli właściwie no, życiorys Wielkiej Teresy, reformatorki zakonu karmelitańskiego, mistyczki, doktora kościoła, gdzie ona w tak prosty sposób opisuje swoją relację z Jezusem Chrystusem, swoje bycie w kościele, swoje życie, bo robi to poproszona przez Świętą Inkwizycję. I dzięki temu mamy ten dokument, tę księgę. I proszę sobie wyobrazić, że ateistka, Żydówka z pochodzenia, czyli Edyta Stein, potem Wielka Święta, też karmelitanka, kiedy była jeszcze na tej drodze poszukiwania prawdy, była naukowcem przecież, trafiła na tę księgę i kiedy ją przeczytała i odłożyła, powiedziała: tu jest prawda. I dla mnie to znaczy, że jeżeli człowiek uczciwie szuka prawdy, to te nasze poszukiwania i błądzenia różnorakie, które się dokonują w naszym życiu i w dzisiejszej rzeczywistości również, wielu ludzi próbuje wyjść z kościoła, bo pewnie nigdy w nim naprawdę może nie byli i nie doświadczyli tego, czym jest ta rzeczywistość, że to też można zmienić. Ale żeby można było doświadczyć tej soli, którą my mamy być dla świata, czyli ludzie też wiary,
ci, którzy doświadczyli bardziej może Chrystusa, to i my musimy być bardziej wyraziści, ale nie na siłę. To znaczy, nie, moim zdaniem, jestem zawsze daleko od tego, żeby to robić w sposób nachalny i taki w kontrze do czegoś. Czasem może trzeba, pewnie trzeba, ale ja wyznaję taką zasadę też, że lepiej robić coś długotrwale i konsekwentnie, wyraziście, ale nie żeby kontestować coś, bo to jest zawsze tak naprawdę przywiązane jakby do tego weto, które stawia środowisko, drugi człowiek. Ja jednak wyznaję zasadę proponuj, czyli dawaj to, co masz, czyli bądź tym, kim jesteś, bądź tym, tą solą, jeśli masz ją być, nie trać smaku, prawda? Nawiązując, Miro, do tego, co powiedziałaś i do tego, co mówił pan profesor, no, trzeba mądrze wybierać, po prostu trzeba być rozsądnym w tych swoich działaniach. Nawet wtedy, kiedy gdzieś to chrześcijaństwo, kultura chrześcijańska jest niezwykle bliska, no tak, powiedzmy, temu czemuś, co się kicz nazywa, bo drodzy Państwo, ręka do góry, kto z Jasnej Góry, kto z Częstochowy nie przywiózł wody święconej w plastikowej figurce Matki Boskiej z odkręcaną koroną? No, taka jest prawda, tacy też jesteśmy, z tego też się składamy. Natomiast czy ten kicz może chrześcijaństwu, Panie Profesorze, zaszkodzić? To znaczy, względem kiczu jestem surowy w takim sensie, że ja myślę, że kicz jest pewną formą, takim rodzajem deformy, tak? Ale na szczęście mimo wszystko nie obawiam się tego chrześcijaństwa, dlatego że kicz, on zaszkodzi, czy generalnie człowiek, który ma wykształcony pewien poziom wrażliwości, nieważne, czy jest chrześcijanem, czy nie, to on będzie od kiczu stronił, prawda? Oczywiście może zaszkodzić w taki sposób, że kicz się też potrafi wedrzeć do kościołów, do architektury, do malarstwa. Ja znam takie świątynie, które właśnie oscylują na pograniczu kiczu, jeżeli nie wprost wchodzą w ten obszar. I myślę sobie, że wszyscy jesteśmy w stanie takie nazwy przywoływać. Nie będziemy tego robić, żeby tutaj nie było jakiegoś zgorszenia, ale no, wiemy doskonale, prawda, że są takie, powiedziałbym, świątynie, pomniki, obszary sakralne, które o kicz się ocierają. I to jest tak, myślę sobie, że to może zaszkodzić pewnemu przekazowi, prawda? Natomiast nie chrześcijaństwu. Chrześcijaństwo zawsze w jakimś sensie jest czymś głębszym, czymś bardziej podstawowym. Natomiast oczywiście, kiedy mamy człowieka wrażliwego, który idzie do miejsca, które jest właśnie zdobione w taki sposób, że razi kiczem, no to może w pierwszym kontakcie odrzucać, prawda? No ja wolę zamknąć oczy niż się gorszyć, prawda, w takiej sytuacji. Myślę sobie, że to do tego jesteśmy zaproszeni. Natomiast przekazowi tak, kicz może zaszkodzić, ale też powiedzmy sobie, że ten przekaz, ten kicz w chrześcijaństwie to jest coś takiego jak, nie wiem, gnoza w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. I chrześcijaństwo uruchomiło, tak jak wczesne chrześcijaństwo uruchomiło bardzo szybko taki antywirus, czyli reakcję na gnozę w postaci ruchu chrześcijańskich apologetów. Tak samo chrześcijaństwo ma w swojej kulturze coś takiego, takie zasoby, które są w stanie skutecznie kiczowi się przeciwstawiać. My zbyt wiele wieków historii, pięknej, dobrej historii i kultury mamy za sobą, żeby ulec takiemu łatwemu rozpadowi poprzez kicz, prawda? I ten kicz niejednokrotnie wchodził gdzieś w obszary kulturowe, czyli w latach obecnie, w latach 80., czy 70., 90., w konstrukcjach kościołów, w różnych sytuacjach, w sztuce, to zawsze gdzieś tam coś to właziło. Ale myślę sobie, że patrząc globalnie, to nie jest sprawa, której powinniśmy się obawiać. Oczywiście no, trzeba mieć do tego pewien dystans, trzeba starać się tego unikać, ale myślę się obawiać jako takiego raka, który strawi chrześcijaństwo i powiedzmy doprowadzi do jakiegoś rozpadu. Myślę sobie, że takim filtrem przeciwko temu jest sama nawet taka naturalna wrażliwość człowieka, która globalnie patrząc, raczej powiedziałbym, zwracająca się przynajmniej ku temu nie kiczowate, jeżeli nie ku temu za wysokie od razu, prawda? Więc ja bym się tego raczej nie obawiał. Natomiast myślę, że wyzwanie chrześcijaństwa jest
dzisiaj jest to, jak nawet nie tyle unikać kiczu, co jak pokazywać to, co wielkie, wysokie, wspaniałe, w taki sposób zrozumiały dla współczesnego człowieka, i z tym się musimy mierzyć, jak to dobrze zaplanować, tak, żeby ten przekaz był, nie tracąc tej głębi i wielkości, był jednocześnie urzekający dla współczesnego człowieka. Jest takie słowo, którym to chciał jakoś tym może jakoś spuentować, to ten wątek, to jest kwestia urzekające właśnie, prawda? Chrześcijaństwo urzeka, potrafi urzec, zwabić, przynęcić, oczarować tak, tą swoją głębią, i myślę, że to jesteśmy w stanie współczesnemu światu dać. Panie profesorze, i to jest piękne podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję, że mogliśmy gościć w Państwa domach. Mira Jankowska, bardzo, bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko, Miro. Do mnie bardzo mocno przemówił ten wątek pierwotny, ten wątek natury w tym dzisiejszym spotkaniu z Tobą, za co z całego serca dziękuję i życzę Ci wszystkiego, wszystkiego dobrego. Obyśmy, drodzy Państwo, nie rozmienili naszych talentów na drobne. Bardzo dziękuję. Pan profesor Aleksander Bańka był także naszym gościem. Kłaniam się. Wszystkiego dobrego, panie profesorze. Dziękuję również wzajemnie. Drodzy Państwo, jak wygląda ta dyskusja odnośnie chrześcijaństwa i popkultury? Zdecydowanie nie musimy się obawiać. Tyle wieków, tyle doświadczeń, tyle pięknych historii, ale także tylu świadków życia z Chrystusem. To jest chyba ten dobry filar, na który należy postawić. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.